Cześć, jestem Maja, witam Was na kanale Czytaj z Majką. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym booktagiem, do którego nominowała mnie Agata Ritz, także dziękuję jej za nominację. I teraz już więcej może nie będę gadać, bo znowu ten filmik trwać będzie w nieskończoność, a to nie na tym ma polegać. Także już po prostu przechodźmy do kategorii i do omawiania książek. Pierwszą kategorią jest profesor, czyli bohater, który ma wszystko zaplanowane. I ja tutaj myślę, że idealnie będzie pasować Toby Page, z drugiej strony Kim Holden. Nie będę mówiła dokładnie, co ma zaplanowane, bo to by był duży spoiler. Co nie zmienia faktu, że pokochałam tego bohatera, pokochałam ogólnie wszystkich tutaj bohaterów. Ta książka jest niezwykle ważna i pokazuje tyle wartościowych rzeczy. Porusza bardzo ciężki temat, jakim jest depresja. Mówiłam o tej książce już w moich top 10 romanse i młodzieżówki, także Was tam odsyłam, bo nie chcę też o niej się tak bardzo rozpowiadać. Po prostu bardzo Wam ją polecam. Autorka zrobiła naprawdę świetną robotę, świetnie przedstawiła problem. Jest to niezwykle smutna książka, co nie zmienia faktu, że tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo ważna. Dlatego czytajcie i polecam Wam ją bardzo. Mam nadzieję, że Wam się spodoba tak mocno jak mi. Drugą kategorią jest Tokio, czyli bohaterka, która jest rozbita. Ja wziąłam sobie tutaj dwie książki, może zacznę od tej pierwszej, czyli Bieg do gwiazd Aminki Smoleń. I tutaj znowu mamy bardzo ciężkie klimaty, bardzo ciężki temat i niezwykle ważny. Znowu tutaj mamy też depresję, okaleczanie się itd., itd. I szczerze powiedziawszy, często zastanawiałam się, czemu o tej książce jest tak cicho. Nie widziałam jej za bardzo na Bookstagramie, na Booktubie też nie. W ogóle chyba ani razu jej nie widziałam. Co mnie niezwykle dziwi, bo jest to bardzo ważna książka i jest też bardzo dobrze napisana. Także jeżeli lubicie taką tematykę, to myślę, że ta książka będzie dla Was naprawdę bardzo dobra. Może nie jest, co wiadomo, jakichś wyższych lotów lektura. Jest ona skierowana głównie dla młodzieży, tak mi się wydaje, ale myślę, że dorosły tutaj też na spokojnie to może przeczytać. Widzicie, że mam tutaj kilka zaznaczników, bo jest ona naprawdę warta uwagi. I nie zrażajcie się do tego, że właśnie jakby ona nie jest popularna, bo często niepopularne książki są też bardzo dobre. Znaczy, w sumie często. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo tutaj no kilka książek takich, których nie widziałam chyba naprawdę u nikogo, a czytałam i były bardzo dobre. Właśnie to jest idealny przykład, dlatego jeżeli nie znacie, to skuście się i mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo naprawdę warto sięgnąć po tą książkę. A drugą pozycją jest Drive Kate Stewart. I tak, ja tą książkę czytałam, nie pamiętam już kiedy, chyba w tym roku, tak, na pewno w tym roku, w lutym chyba ją czytałam. I bardzo mi się podobała. I tutaj mamy główną bohaterkę, która jest rozbita, ale jest troszeczkę inaczej rozbita, bo jest rozbita pomiędzy dwoma mężczyznami. I jakby cała historia tutaj fabuła się opiera na tym, że ona wspomina, jadąc, wracając do domu, wspomina tych dwóch mężczyzn. I jakby do samego końca nie wiemy, którego ona wybrała tak naprawdę. I też bardzo mi się podobała ta książka. Poruszała też wiele takich wartościowych wątków. Mogę Wam śmiało polecić. Ja ogólnie jeszcze ani razu na wydawnictwie Filii się nie zawiodłam, jeżeli chodzi o romanse. Jest to naprawdę, zawsze kupuję i nigdy się nie zawodzę. Promyczek, czy Serce ze Szkła, czy Drive, czy Nasze Życzenie, wszystko naprawdę jest super. Także ja Wam bardzo polecam. I tak jak mówię, no tutaj nie ma więcej co do opowiadania, po prostu czytajcie i tak no. Kolejną kategorią jest Berlin, czyli bohater, który pomimo, że jest niemiły, i tak w niego wierzymy. I ja za tą książkę zostanę zabita, w sumie nie za tą książkę, tylko za tego bohatera zostanę zabita, bo mowa tutaj o pierwszym ze Żniwiarza Pauliny Händel. Wzięłam tutaj pierwszą część, ale wiadomo, że chodzi mi o wszystkie. I tak, ja w pierwszej części go nie lubiłam i to chyba każdy o tym dobrze wie i zdaje sobie z tego sprawę, jeżeli czytał i tak dalej. Natomiast później, im dalej, tym ja go bardziej lubiłam i to jest bardzo dziwne, dlatego, bo on jest naprawdę złym bohaterem. I na pewno osoby, które czytały, wiedzą, o co mi chodzi i teraz pewnie się zastanawiają, jak to jest możliwe, że ja go lubię. Jego się nie da lubić, on jest okropny. A mimo to ja go lubię. I wierzę, że jakoś gdzieś tam głęboko ukryte jest w serduszku jego dobro.
Co prawda to jest troszeczkę wykonalne, no ale dobra, jakby pomijmy ten fakt. I tak, ja generalnie żniwiarza Wam polecam. Nie będę tutaj więcej mówiła o nim, ponieważ chcę nagrać filmik kolejny, czyli Fantastyka Młodzieżowa, moje top 10. Tam będę więcej mówiła o wszystkich tomach. Jedyne, co mogę teraz powiedzieć, to czytajcie i tak, ponieważ niedługo będzie piąta część, ostatnia i już się nie mogę na nią doczekać i bardzo, bardzo chcę już poznać, chociaż trochę mi będzie przykro, ale chcę bardzo poznać losy bohaterów, co się z nimi stanie. Dlatego czytajcie, polecam Wam i się streszczajcie, no bo to już niedługo. Czwartą kategorią jest Nairobi, czyli bohaterka, która jest silna. I ja znowu tutaj mam dwie książki i zacznę może od Słowika Christine Hanna. I w sumie ja bym nie tylko tutaj wsadziła Słowika, ale i wszystkie książki tej autorki. O tych książkach mówiłam już po prostu miliard razy na tym kanale i będę mówiła, dlatego, bo ta autorka jest świetna i to trzeba poznać. Tutaj mamy akurat, w sensie chodzi mi o bohaterkę, która jest według mnie silna, znaczy w sumie obydwie są silne. Natomiast Izabel po prostu moje serce zawładnęła. Na samym początku mnie irytowała, ale może nie to, że irytowała, ale po prostu była taka bardzo lekkomyślna i to mnie troszeczkę denerwowało. Natomiast później jak się rozkręciła i to co robiła, to po prostu wow, szczęka opada. I jeszcze, znaczy ja generalnie wiem, że to jest na podstawie jakby historii, tutaj nie będę kaleczyła imienia, życiorysu bojowniczki ruchu oporu Andre. Nie będę kaleczyła imienia i nazwiska, przepraszam. Jeżeli jesteście ciekawi, to możecie do mnie napisać albo po prostu przeczytać sobie opis gdzieś tam na Empiku, czy lubimy czytać. Tam będzie to ta kobieta, która też właśnie jakby, no na podstawie jej jest ta bohaterka stworzona. Też czytałam o niej i w ogóle i no wow, po prostu wow. Szapoba. I tak, no ja Słowika Wam polecam, wiecie o tym bardzo dobrze, bo mówiłam już o tym wszędzie, tak samo jak wszystkie książki tej autorki, które na razie czytałam, ale myślę, że Nocną Drogę też Wam będę polecała i na coś tam froncie, nie pamiętam jak się ta jeszcze jedna książka nazywała, ale ona jest na razie niedostępna, więc jakby nigdzie jej nie zdobędę. I tak, to jest moja bohaterka silna. A drugą silną bohaterką jest coś, co oczywiście nikogo nie zdziwi, dosłownie nikogo, bo o tej książce też mówiłam już bardzo dużo i za każdym razem się rozwodzę, dlatego teraz się streszczę i tylko Wam powiem, o co mi chodzi. Czyli mowa o Kate z Promyczka Kim Holden. Ona po prostu, to co ona przeżyła w życiu i to co później jeszcze przeżywa, no Jezus Maria, jak można w ogóle, nie wiem, to jest straszne dla mnie. Tutaj oczywiście się wszystko dzieje jakby realnie w tym świecie, nie podczas żadnej wojny ani przyszłości jakiejś bardzo dalekiej czy coś takiego, tylko normalnie jest teraźniejszość i ona sobie jedzie do koledżu i tak dalej, no ale dobra, znowu zbaczam z tematu. No wiadomo, kto czytał to wie dlaczego tutaj to wymieniłam, kto nie czytał ten musi przeczytać, bo to jest must read, to jest po prostu, to każdy musi przeczytać, więc jeżeli nie czytaliście to czytajcie, bo będzie z Wami źle. Nie no, oczywiście żartuję sobie, ale no tak jak powiedziałam, nie będę tutaj więcej mówiła, bo znowu będę gadała milion lat. Tak. W ogóle jestem ciekawa, czy nie przeszkadza Wam, jak tak bardzo dużo gadam i jak tak gadam, jakbym gadała z kumplem, bo nie wiem, może powinnam się stać bardziej profesjonalna. Nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, czy Was to nie denerwuje, bo jeżeli tak, no to... No cóż, no, jestem po prostu zwyczajnie ciekawa. Kolejną kategorią jest Moskwa, czyli książka, która pomimo, że wiemy, jak się skończy, to i tak ją czytamy. I ja tutaj sobie wzięłam Harry'ego Pottera J.K. Rowling, ponieważ Harry'ego Pottera czytam bardzo późno. I nigdy jakoś się nie zagłębiałam w ten temat. Nie oglądałam też filmów, no ale jakby Harry Potter, no wszyscy wiedzą, o co tu chodzi. Też... Wszędzie po prostu huczą spoilery, że tak powiem. No jakby każdy zna tą historię, nawet jeżeli ktoś nie czytał albo nie oglądał, to i tak wie, co to jest Harry Potter, no umówmy się. To jest po prostu już taki klasyk, że tak to ujmę. Więc tak, ja bardzo dobrze wiedziałam, o co tu chodzi, a i tak jakby sięgnęłam po to i miałam wielką frajdę z czytania. Także tak, myślę, że no, to jest po prostu
Świetna książka i świetnie wykreowany świat. Powiedzmy sobie szczerze, J.K. Rowling jest po prostu mistrzynią, tak? Ogarnęła cały wszechświat, wszyscy to znają, wszyscy kochają Harry'ego Pottera. Wiadomo, że nie dosłownie wszyscy, no ale wiecie, o co mi chodzi. I tak, no co tu mogę więcej powiedzieć o Harry'm Potterze? Szóstą kategorią jest Rio, czyli bohater, który jest nieprawdopodobnym idealistą. I ja miałam, przyznam się szczerze, duży problem z wyborem książki, ponieważ nie przypominam sobie, żebym taką miała. Więc troszeczkę przeszukałam i wzięłam tutaj Za zamkniętymi drzwiami B.A. Paris, ponieważ nasz tutaj główny bohater kreował wszystko na tak, żeby się wydawało, że jest wszystko takie idealne, perfekcyjne, piękne i w ogóle, a tak naprawdę nie było. No, bo tak jak sama tytuł sam wskazuje, Za zamkniętymi drzwiami był po prostu hardcore. Natomiast tak, no on mnie bardzo denerwował tym, że właśnie wszystko tak kreował i uważał się za takiego pana idealnego i perfekcjonistę i w ogóle, no nie, aż mi ciarki przychodziły, jak o tym czytałam. Nienawidzę, jak w książkach, i ogólnie nienawidzę takich ludzi, którzy oszukują i udają, że są tacy idealni, tak naprawdę no nie są, ale to chyba myślę, że każdy tak ma. Więc tak jak powiedziałam, ja tutaj też oszukałam, bo po prostu nie przypominam sobie, żebym miała taką książkę. A nawet jak teraz sobie przypomniałam, że może w sumie Jude z małego życia troszeczkę był idealistą i takim perfekcjonistą. Ale dobra, mniejsza. Po prostu nie przypominam sobie, że miała taką książkę. No, nie chciałam też szukać godziny i jakby przeglądać wszystkie książki, więc wzięłam to i mam nadzieję, że się tutaj nie pogniewacie. Ale generalnie to fajna książka, taka na raz, bo ona jest króciutka, ma małe rozdziały i, znaczy krótkie rozdziały, nie małe. Więc polecam Wam ją i no sami się przekonajcie po prostu o tym niebywale irytującym bohaterze. Kolejna kategoria to jest Denver, czyli książka z tajemniczymi i niesamowitymi zwrotami akcji. I ja tutaj sobie wzięłam Wieżę Świtu Sary J. Maas, natomiast mogłabym tu wcisnąć wszystkie książki Sary J. Maas, bo ona w każdej książce po prostu nagle dostajemy takiego strzała i mówimy, Boże, co tu się zadziało, co tu się stało, czemu to... czemu? Natomiast tutaj chyba było najwięcej takich tajemniczych, mrocznych i w ogóle. Plus jeszcze Imperium Burz też mogłabym dać, bo końcówka to jest, o Boże, no masakra. Natomiast we Wieży Świtu też było dużo i też był jeden taki, o którym nie mogę powiedzieć, no bo wiadomo, spoiler, ale jakby no zmiótł wszystko z planszy i wszystkie i w ogóle i to było takie, co tu się wydarzyło, jak to możliwe i dlaczego. Natomiast tak to tak jak wszędzie też mówiłam już chyba, polecam Wam tą serię, bo jest naprawdę fajna i przyjemnie się to czyta. Fajnie się wchodzi w ten świat, bo jest taki mega magiczny i też nie jest taki prosty, w sensie chodzi mi o to, że po prostu tutaj wszystko jest takie realistyczne i nie jak na przykład, nie wiem, w Harry Potterze wszyscy ci bohaterowie są tacy idealni i w ogóle, no może nie wszyscy, ale wiadomo o co chodzi. Tak tutaj wszyscy mają jakieś wady, jakieś mają kompleksy, jakieś mają dziwne rzeczy z przeszłości i w ogóle. No nie wiem, podobała mi się ta książka i ogólnie wszystkie mi się części podobały, więc Wam ją polecam. I też myślę, że jeżeli czytaliście, to wiecie, o jakie mi chodzi zwroty akcji i wow. Także czytajcie i się dowiedzcie sami. Ostatnią już kategorią dziewiątą jest Bella Ciao, czyli piosenka, która kojarzy nam się z daną książką. I ja muszę przyznać, że nie słucham muzyki podczas czytania, bo mnie to dosyć rozprasza. Mam czasem tak, że jak jest w książce podana jakaś piosenka, na przykład tak jak było w Drive czy w Promyczku, to sobie włączyłam, ale jakby włączyłam sobie to na chwilę i włączyłam. Jedyne co to faktycznie playlisty tworzyłam z danych książek, a gdzieś potem mi to pozanikało. I nie słucham tego zazwyczaj. Natomiast jest jedna piosenka, która mi się kojarzy bardzo z jedną książką i z jednym momentem. I pamiętam ten moment do dzisiaj. Więc tak, i jakby słuchałam potem na pętli tej piosenki podczas czytania, aż nie skończyłam tą książkę. I mowa tutaj o Free Fallen Toma Pettiego, bodajże tak to się mówi, która występowała w Sercu ze szkła Emmy Scott.
Ten moment był taki wzruszający i taki ciepły i klimatyczny, że ja najchętniej bym się po prostu tam przeniosła do tych bohaterów i też sobie z nimi siedziała i w ogóle. No, po prostu cudowne, naprawdę. To ta piosenka uruchamia we mnie jakieś takie przyjemne emocje i no nie wiem, super. Jeżeli czytaliście, to możecie dać znać, czy też wam się to podobało, albo czy słuchacie muzyki podczas czytania, bo jestem ciekawa, bo jest tak w sumie pół na pół, bo znam dużo osób z Bookstagrama, które słuchają, znaczy może nie tak znam, ale jakby kojarzę, że dużo osób słucha i czyta, a dużo też jest osób takich jak ja, czyli że muzyka rozprasza. Także jestem ciekawa, możecie mi napisać. O tej książce też mówiłam w jakimś tam filmiku, chyba w topce mojej młodzieżówek i romansów. Także tam się więcej o niej rozpowiadam i możecie sobie też posłuchać jakby o tych kilku książkach, które tutaj są i o których mówiłam więcej. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że polecam i no ten moment po prostu, no piękny i cudo, po prostu cudo. Także to by było już na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, że nie zanudziłam was i możecie właśnie odpowiedzieć na to pytanie, które zadałam w ciągu filmiku któregoś. Czy was nie denerwuje to, jak mówię tak, rozmawiam jak z kumplem, czy mam gadać bardziej formalnie i jakby wiecie. No, także tak, dziękuję, że oglądaliście, dziękuję również Agacie za nominację. Ja nominuję wszystkie osoby, które mają ochotę zrobić ten tag. I to by było na tyle, do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa, pa!